Sytuacja finansowa miasta jest dramatyczna, przyznała podczas czwartkowego briefingu nowo wybrana prezydent Zabrza Agnieszka Rupniewska. Mimo że do końca roku pozostało jeszcze kilka miesięcy, to już bieżące wydatki pokrywane są z debetu. W urzędzie rozpoczął się wewnętrzny audyt. W ramach oszczędności zarobki zarządu miasta zostaną obniżone średnio o 15%. Gdzie jeszcze będą szukać oszczędności w Zabrzu? O tym już Magda Sincewicz. Choć w planach była szybka realizacja obietnic przedstawionych w kampanii wyborczej, to trzeba będzie jednak na to chwilę poczekać. I to znaczną chwilę, bo wpierw trzeba doprowadzić do ładu to, co zostało zastane w nowym miejscu pracy. Wiadomo, że najbardziej chciałabym wejść do urzędu i powiedzieć, mamy tak dużo pieniędzy, że będziemy realizować wszystko to, o czym mówiłam w czasie kampanii, czyli Nowe Zabrze. Natomiast ta sytuacja nie jest idealna. Ja spodziewałam się, że będzie trudno, ponieważ już na etapie poprzedniej kadencji, kiedy byłam radną Rady Miasta, wielokrotnie bojkotowałam decyzje, które były podejmowane przez poprzednie władze miasta, a które ewidentnie świadczyły o tym, że w naszym mieście właśnie władze miasta nie wiedzą, czym są oszczędności. Natomiast nie spodziewałam się, że będzie tak trudno, jak w tej chwili widzę. Nie widzą tego jeszcze mieszkańcy, choć już lada dzień może się to zmienić, bo od 21 maja zapłacą za wodę około 30% więcej. Jak tłumaczą obecne władze, decyzja w tej sprawie zapadła jeszcze przed wyborami samorządowymi. Mi się w sumie dobrze mieszka, a poprawić zawsze coś można. I można zacząć od drobnych rzeczy. No kawiarni, jakich takich, żeby wyjść z jakąś sąsiadką albo z koleżanką, gdzie nic nie ma. Obejdzie pani całe Zabrze, nie ma nic takiego. Same tylko wynajmę, sprzedam, takie coś jest. By było coś innego, odpowiedzialni za to w mieście będą m.in. nowo powołani wiceprezydenci, dokładnie 3. W tej chwili skupiamy się na pełnej analizie tych działań resortowych, no i szukamy oszczędności. Tak jak pani prezydent wspomniała, miasto jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej i również w tych tak zwanych miękkich resortach również będziemy szukać oszczędności. Plany, które były przed tymi wyborami, troszkę trzeba zrewidować. Spotykamy się z naczelnikami odpowiednich wydziałów merytorycznych. No i staramy się rozeznać w sytuacji zarówno finansowej, jak i zadaniowej Urzędu Miejskiego. My nie chcemy też pewnych inwestycji wstrzymywać, tak? Uważamy, że pewne inwestycje zostały mało rozsądnie zagospodarowane, tak? Chociażby te centra przysiadkowe, koszty utrzymania są dosyć duże, a w budżecie nie zabezpieczono ani złotówki na utrzymanie tych budynków, tak? Te budynki nieprawidłowo jak gdyby nadzorowano. Między innymi o to chcieliśmy dzisiaj zapytać poprzednie władze. Niestety nie udało nam się skontaktować. W rozmowie z Polską Agencją Prasową była prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik przyznała, że Agnieszka Rupniewska wciąż zarzuca jej kłamstwa, więc nie jest to nic nowego. Sytuacja finansowa Zabrza zawsze była trudna, ale sobie z nią radziliśmy. Przez całą kampanię wyborczą mówiła o dramatycznej sytuacji finansowej, a będąc radną chyba doskonale o niej wiedziała. Powtarzanie tego dziś jest po prostu brakiem pomysłu na miasto. Kampania wyborcza się skończyła. Trzeba przestać straszyć i wziąć się do pracy.